W dzisiejszym odcinku Excellent Work Podcast opowiem Ci historię, która zaczyna się w dość niecodzienny sposób. Na czterometrowej drabinie, kiedy to zakładając kanał wentylacyjny, odebrałem telefon, który na zawsze zmienił moje zawodowe życie. Moim rozmówcą był przyszły szef, który przekazał mi świetne wieści. Rozmowa kwalifikacyjna przebiegła pomyślnie, no i zaprosił mnie do pracy od najbliższego poniedziałku. Przez głowę przebiegła mi myśl, czy naprawdę dam sobie radę. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie zapraszam Cię do tego odcinka. W instagramowym pytaniu poprosiliście mnie o rozwinięcie wątku strachu przed pierwszą pracą po studiach. Mnie też on dotyczył. W chwili, gdy otrzymałem wspomniane we wstępie powiadomienie telefoniczne, poczucie euforii mieszało się z zabawami. Z jednej strony entuzjazm i radość z faktu, że po wysłaniu spokojnie no setki CV wreszcie udało mi się zdobyć poważną pracę w biurze. Z drugiej niepewność i pytania. Przyszły szef oddzwonił około miesiąc po rozmowie, dlaczego decyzja o zatrudnieniu zapadła po tak długim czasie. Nie mieli kogo wziąć? Czy moje kompetencje będą wystarczające, aby sprostać wymaganiom nowego stanowiska? W trudniejszych chwilach, takich jak ta, sięgam po pewien mechanizm. Mówię sobie, na pewno ktoś mniej ogarnięty ode mnie już coś takiego robił i dał radę, więc jadam tym bardziej. Ta myśl niejednokrotnie sprawiała, że ciężar spadał z moich barków. Nawet jeśli czysto teoretycznie myliłem się i robię coś po raz pierwszy w historii ludzkości, w ogóle jakie jest prawdopodobieństwo, że to ma miejsce, no to i tak zakładam, że ktoś przetarł szlaki. Dopóki w coś wierzysz, no to jest dla ciebie prawdą. Drugim sposobem, którego używam w trudnych chwilach, jest sięganie po wiedzę. Czytam książki, uczę się z kursów, czy korzystam z doświadczenia znajomych, którzy mieli już takie wyzwania przed sobą. Słuchając tego podcastu, można powiedzieć, że sięgasz po to ostatnie rozwiązanie. Te trzy aktywności jedno zdanie pomagają mi znaleźć rozwiązania i uspokoić sumienie. Co ciekawe, korzystałem z tego schematu wielokrotnie nie tylko w odniesieniu do tematu rozwoju kariery. Pamiętam jak dziś, gdy przed rozpoczęciem pracy idealizowałem sobie obraz biura, oczekując amerykańskiego stylu, białych i szarych boksów. Wyobrażałem sobie, że wszyscy będą wysokiej klasy specjalistami płynnie mówiącymi po angielsku i ubranymi w garnitury. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Pracownicy, co prawda, byli super specjalistami, ale mieli różne poziomy biegłości językowej, a ich strój był jednak nieco bardziej swobodny niż weselny garniak. Co najważniejsze, okazali się być niezwykle miłymi ludźmi. Wspominam ich z uśmiechem na twarzy, no i do dziś z częścią mamy kontakt. Wracając do obaw przed pierwszą pracą. Na szczęście nie miałem zbyt dużo czasu na rozmyślania, bo telefon dostałem bodaj w czwartek albo piątek, a w pracy miałem pojawić się już w poniedziałek. Inaczej było w sytuacji, gdy zmieniałem firmę. Co prawda, miałem już za sobą dwa lata doświadczenia, w tym jeden rok jako menadżer po jednym z najszybszych awansów w firmie, to jednak no, nie wystarczyło, żeby zbudować we mnie na tyle solidne poczucie pewności siebie, abym nie rozważał, czy podołam w nowej organizacji. No jak widzisz, mnie obawy dotykały nie tylko zaraz po studiach. I do zakład, że nie jestem jedyny. Chcę Ci przez to powiedzieć, że strach i obawy w takich sytuacjach są czymś normalnym. Robisz nową rzecz, spotykasz nowe osoby, wychodzisz ze swojego starego środowiska, wchodząc w nowe. To nie jest coś, co znasz, przez co organizm broni się od słynne wychodzenie ze strefy komfortu. Gdy zmieniałem firmę, nie było mi już dane pracować w większości po polsku. Byłem jedynym Polakiem w międzynarodowym zespole. No i to jak międzynarodowym? Polega malezyjczyk. Koleżanka amerykanka, szef Niemiec. Sama tylko myśl o ciągłej komunikacji w języku angielskim mocno mnie stresowała. No i jasne, wcześniej pracowałem przecież na co dzień z ludźmi z Europy czy Azji, no ale miałem zespół, w którym używaliśmy jednak języka ojczystego. Obawiałem się, że no, nie sprostam wymaganiom językowym. Bałem się też, że nie podołam na wysokości wiedzy. Pracowałem w dziale handlowym, a miałem przejść do nowego działu, do łańcucha dostaw. Aby przygotować się do nowych zadań, sięgnąłem po moją starą, dobrą metodę. Naucz się. Użyłem książek o systemach RP i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Choć ostatecznie nie wszystko okazało się przydatne bezpośrednio w pracy, no to ta wiedza pozwoliła mi przede wszystkim uspokoić nerwy i pewniej wkroczyć w nową rolę. Na koniec podrzucę Ci jeszcze jedną fajną metodę. Zarzuć sobie kilka perspektyw. Zadaj pytanie, a co się stanie, jak się nie sprawdzę i nie podołam? Pewnie stracisz tę pracę. No i co dalej? No, pewnie będzie czas znaleźć inną. Będzie trudniej finansowo przez jakiś czas. Będzie trzeba poświęcić znowu nieco czasu na rozsyłanie CV, na rozmowy o pracę. No tak, ale na koniec dnia żyjesz. Możesz działać na rynku pracy dalej. Świat się nie wali, no a ty masz kolejne doświadczenia. Możesz sobie też zadać pytanie. Hmm, czy z perspektywy 10 lat to, że... Nie została ze mną przedłużona umowa, ma krytyczne znaczenie dla mojego życia. No, najpewniej no nie będzie miało. Wiem, że no, łatwo się mówi i gorzej to wdrożyć, no, ale jedynym sposobem, żeby to zadziałało, jest wracanie myślami do tych pytań no, albo sięganie po sprawdzone metody, ilekroć pojawia się ta trudniejsza chwila. Nie gwarantuję Ci, że. Wspomniane przeze mnie moje sposoby będą działać tak samo dobrze na ciebie, ale gwarantuję ci, że jeśli będziesz szukać, znajdziesz swoje metody radzenia sobie z różnymi myślami. To ważne, żeby je mieć. Jeśli sam nie znasz siebie, no to jak inni mają Cię poznać? Dobra, bo ostatnio czytam sporo o stoicyzmie i zaczynam się tutaj rozpędzać, więc postawmy kropkę i podsumujmy. Obawy przed rozpoczęciem nowej pracy to jest normalne uczucie. Można je obniżyć poprzez powiedzenie sobie, byli przede mną mniej ogarnięci i dali radę. Sięgnięcie po książki, kursy czy doświadczenie znajomych, aby uzupełnić wiedzę i podbudować pewność siebie, albo zadanie sobie pytań w stylu, co najgorszego może się stać, jeśli nie podobam, czy będzie to miało znaczenie z perspektywy 10 lat. Znaczenie będzie miało natomiast to, czy znasz Excela. Nawet jeśli ten program się zmieni, zarys działania arkuszy kalkulacyjnych będzie taki sam. Płodniej swoją pewność siebie w pracy i sprawdź www.excelwcv.pl link w opisie. A jeżeli podobał ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast.